Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo, albowiem przed Wami zabawka z lat PRL-u, samochód Fiat 126P w wersji sportowej firmy Estetyka w skali 1 do 43. Na początku trochę historii. Autko otrzymałem wraz w pakiecie z czerwonym polonezem, który gdzieś się zapodział albo został zniszczony od moich rodziców. Autko ma ponad już, można powiedzieć, no na pewno ponad 30 lat. Pomimo tego, że jest trochę zniszczone i trochę przeżyło, wydaje mi się, że jest no w nie najgorszym stanie. Zwłaszcza, że go nie myłem, a to z dosyć prostego powodu, bo jeśli bym to zrobił, to te naklejki, które tutaj widzicie, 127 Rally Monte Carlo, pewnie już dawno by się odkleiły. A tak jeszcze się trzymają od nowości. Nie były odklejane, trochę krzywo przyklejone w fabryce, ale ogólnie tak jak widać. Przyglądając się temu pojazdowi, można dostrzec dużo szczegółów, dużo detali. Spójrzcie na klamki w drzwiach, na to, że ma fajne alufelgi, wloty powietrza po bokach samochodu. Dodatkowo widzimy również, jeśli się przyjrzycie z tyłu, przycisk do otwierania klapy, który oczywiście się nie otwiera. No i fajne są te światła. To jest wersja malucha z lat wcześniejszych, ponieważ lampy ma podzielone na trzy części z tyłu lampy. Kierunkowskaz, do jazdy dziennej i cofania. Natomiast w późniejszych malucha z lat już 90. było to tylko kierunkowskaz i światła do jazdy dziennej. Z przodu. Także tu powinien być zderzak. Tego zderzaka nie ma. Tak samo z tyłu. Też powinien być zderzak. Także ogólnie model jest cały plastikowy. O tutaj jeszcze zobaczcie te dwa otwory, gdzie był ten plastikowy zderzak, gdzie powinien być szary, pamiętam, był taki szary, plastikowy, no ale gdzieś się zapodział. W środku, tak jak mówiłem, widzimy detale, jest kanapa, jest kierownica, jest deska rozdzielcza. Wszystko fajnie wykonane. Zobaczcie sami. No uszkodzenie jest, prawda? No bo samochodzik trochę przeżył, co widzimy na tej szybie. Poza tym, jeśli przyjrzymy się od spodu, to tak jak mówiłem, a jeśli nie, to powiem teraz. Autko jest całe plastikowe, ale od spodu jest metalowe. Metalowe, zobaczcie. Tu jest Fiat 126P, estetyka, mamy tutaj dwie ośki, dosyć fajnie wykonane, rurę wydechową, poza tym opony, zobaczcie, nie są łyse, tylko nawet można dostrzec elementy bieżnika, prowizoryczne, ale zawsze to jakoś wyglądało. Z boku widzimy alufelgi. Fajnie to wszystko wygląda. Nie wiem tylko dlaczego w tym modelu była pomarańczowa szyba. Może w innych wersjach niesportowych były to szyby przezroczyste w kolorze bezbarwnym. Tutaj jest pomarańczowa, nie wiem dlaczego. Druga sprawa, nie ma lusterek. Nie było lusterek bocznych, nie wiem dlaczego. Może o tym zapomnieli ci, którzy wykonywali ten pojazd w fabryce. Generalnie pojazd to jest fajne wspomnienie z dzieciństwa. Szkoda, że nie mam tego poloneza drugiego. Jeśli macie podobne autka z PRL-u firmy Estetyka, może jakichś innych firm, podzielcie się o tym w komentarzach, chętnie od nich poczytam. Trzymajcie się i cześć.